Witam bardzo serdecznie. Oczywiście przekazuję też pozdrowienia od zboru mieszczącego się w domu opieki. Nasze siostry, nasi bracia pozdrawiają was bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy, mam trudne zadanie, ale jak mi pomożecie, to wspólnie razem wyjdziemy z niego zwycięsko i zbudowani. Bo chcę was przenieść dosyć odległą historię w Starym Testamencie, ale również chciałbym was przenieść w najbliższą historię w Nowym Testamencie, która jest przed nami. Przypominacie sobie te wszystkie wydarzenia, które były takim doświadczeniem narodu izraelskiego, który był w Egipcie. I Pan Bóg postanowił stamtąd ich wyprowadzić. Tak się też stało. Ale zanim to się stało, tyle było różnych doświadczeń. Trzeba było przekonać oczywiście Faraona, trzeba było przekonać naród, który tam był w tej niewoli egipskiej, żeby w końcu chcieli stamtąd wyjść. I Mojżesza, i Arona trzeba było przekonywać do tego zadania. W każdym bądź razie o niektórych doświadczeniach możemy wspomnieć, a mianowicie ta ciężka niewola i ta praca, którą tam Izraelici wykonywali w Egipcie i ciągłe tam dokładanie im obowiązków, dlatego że marzyli o wyjściu, Mojżesz to jakoś zaszczepił im, przypomniał, a więc trudności były coraz większe. Ale przypominamy sobie też i plagi, które tam miały miejsce. Przypominamy sobie to doświadczenie z Paschą, szczególnie to zalecenie baranek, pomazywanie o drzwi, spożywanie tego baranka, przygotowanie do podróży i tak dalej. To były wszystko niesamowite doświadczenia. No a później też przejście przez morze. Ta ochrona, ten obłok, który ich tam chronił i dniem, i nocą. Ten chleb, to karmienie, ta woda. To wszystko, drodzy, ja wspominam o tym, że chyba jest to nie sposób, żeby o tym zapomnieć. Żeby o tym zapomnieli ci, którzy tego doświadczali. No i dzisiaj chciałbym od tego momentu rozpocząć, kiedy znaleźli się już blisko granic tej obiecanej ziemi. Blisko ziemi obiecanej. To Pan Bóg poleca Mojżeszowi, aby jednak coś oni jeszcze jako ludzie mogli zobaczyć, sprawdzić, doświadczyć tego, co ich teraz czeka. Boże polecenie. To sprawozdanie znajdujemy, drodzy, w 4 Księdze Mojżesza, w 13, 14 rozdziale, w 5 Księdze Mojżesza jest wzmianka w 1 rozdziale, jak również w Księdze Jozuego. Bądźcie cierpliwi, ja pokrótce na te myśli chcę zwrócić uwagę, ale chcę z tego doświadczenia, żebyśmy wyciągnęli pewne jakieś wnioski dzisiaj, kiedy również znajdujemy się blisko granic ziemi obiecanej. I tutaj w 13 rozdziale czytam wiersz 1 i 2. Kiedy już są u granic ziemi obiecanej i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy.
wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. A więc to jest polecenie, jakie Pan Bóg dał Mojżeszowi tuż u granic ziemi obiecanej. Wybierz po jednym mężu z każdego pokolenia, i to tutaj jest powiedziane, że takich mężów, którzy w każdym pokoleniu są wodzami bardzo znaczących ludzi. I tak też Mojżesz postępuje. Mamy tutaj od wiersza 17 do 20 sprawozdanie, że wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, i rzekł do nich: idźcie, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny, i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła, i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie, i jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. Po prostu Pan polecił im, aby zbadali sytuację, jaka jest sytuacja w tej ziemi, do której ich prowadzi. Mieli popatrzeć na miasta, czy to są obozowiska, czy to są warowne miasta. Mieli popatrzeć na ludzi, mieli popatrzeć na ziemię, czy urodzajna, czy nieurodzajna, a nawet coś z tej ziemi przynieść, żebyśmy mogli zobaczyć, co to tam jest. A był to czas, jak czytamy, zbierania winogron. I tutaj przebywali tam 40 dni. Była to niewątpliwie mozolna praca, mozolne zadanie, i nadszedł czas na sprawozdanie. Nadszedł czas na sprawozdanie, a ono jest opisane w wierszu 25 i 7. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego z pustyni, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody ziemi. Zdali sprawozdanie Mojżeszowi i Aronowi, ale szczególnie podkreślam, tutaj to myśl zaakcentowano, zdali sprawozdanie całemu zborowi. I w tym sprawozdaniu, werset 27, i opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody, a to są jej płody. Ale przedstawiają też pewne obawy. 28 i 29 wiersz: tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi.
którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej mieszkamy, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy. I takimi też byliśmy. Oto, drodzy, spostrzegamy tutaj w tym sprawozdaniu najpierw, że ziemia jest mlekiem i miodem płynąca, wszystko jest tam piękne, przynieśli też owoce, ten kiść, winogron, który tam ucięli, nieśli w dwóch na drążku, i jeszcze jabłka, granatu i figi, to wszystko jest w porządku. Ziemia jest mlekiem i miodem opływająca, ale ci sami ludzie powiedzieli: ale tam wejść nie możemy. Zdobyć tej ziemi nie możemy, bo miasta obronne, bo olbrzymowie tam mieszkają. Nie możemy tam wejść. Jakaś taka sprzeczność między tym, że to jest ziemia mlekiem i miodem płynąca, a tym, że to jest nie do zdobycia. To jest absolutnie nie do zdobycia. I tutaj, drodzy, mamy też sprawozdanie Kaleba w 30 wierszu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy. Oto jest ktoś wśród nich, to jest Kaleb i Jozue, których sprawozdania się różnią. Zdobędziemy. Zobaczycie, że zdobędziemy, bo Pan jest z nami. Ale co się stało, drodzy? Rozdział 14, werset 1 po 4 mówi nam: wtedy wzburzył się cały zbór. Zbór, który słuchał tego sprawozdania, najpierw pozytywnego, a później tych zastrzeżeń negatywnych. Wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos. I płakał lud tej nocy. To czytamy, ja czytam, wy słuchacie, ale trudno nam sobie wyobrazić, przeżyć tych ludzi. Oni słuchali i płakali całą noc. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam było wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. 12 ludzi. To jest zaskakujące, bo tutaj chcemy wyciągnąć taki bardzo negatywny wniosek, który był niesamowitym ostrzeżeniem dla tych, którzy tam byli u granic Ziemi Obiecanej, ale niewątpliwie jest też niesamowitym ostrzeżeniem dzisiaj dla nas, którzy też znajdujemy się u granic Ziemi Obiecanej. 10 ludzi. 12 ich było, ale 10 potrafili mieć tak niekorzystny i negatywny wpływ na cały zbór, że zbór szemrał i płakał całą noc. I mówią: lepiej było w Egipcie, lepiej tu na pustyni poginąć albo wrócić do Egiptu. Wiecie, to jest niesamowite, ja nie potrafię tego wszystkiego rozwinąć, ale chcę wam tutaj powiedzieć, że to, co na początku wspominałem, jak można o tym wszystkim zapomnieć, o tych doświadczeniach, które były ich udziałem. I jak to jest możliwe,
Różne powiedzmy statystyki podają, ile w ten czas liczył ten zbór. Tutaj te statystyki różnią się od siebie, ale niektórzy podają, że było około 3 milionów ludzi. 10 ludzi potrafiło zbuntować cały zbór. W jaki sposób? Bo opowiadali nieprawdziwe wiadomości. Mówili piękna ziemia, a później mówi tylko, że nie do zdobycia. Nie do zdobycia, zapominając o tych wszystkich doświadczeniach, które były ich udziałem, przez które Pan Bóg ich przeprowadził i był w stanie to uczynić. To był niesamowite ostrzeżenie dla tamtych, bo dowiadujemy się, drodzy, że tych 10 ludzi przypłaciło to swoim życiem. Tam zginęli na pustyni. Tam przed wejściem do ziemi obiecanej. I to jest takie bardzo smutne. Przerażenie również, jakie tutaj spotykamy u Mojżesza i Aarona w wierszu 5, 14 rozdziału. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Mojżesz i Aaron padli na twarz. Kiedy to wszystko słyszeli, kiedy słyszeli, że chcą wrócić, obrać sobie wodza i wrócić do Egiptu z powrotem, to przerażenie Mojżesza i Aarona nie tyle było nakierowane na to, co się teraz dzieje, ale po prostu oni nie mogli chyba zrozumieć tego, jak można zapomnieć o tym wszystkim, czego doświadczyli. I teraz oczekiwali, że coś się stanie, że Bóg się odezwie, że będzie to tragedia. I upadli w takim wstawiennictwie za tym ludem, żeby coś ich złego nie spotkało. A Jozue i Kaleb, czytamy werset 6 do 9. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, po której przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Bo jeśli Pan jest z nami, to nie bójcie się ich. I tutaj też dowiadujemy się, że werset 22 i 23 mówi nam: żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. 36 werset. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie, rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuszczali złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue i Kaleb pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do ziemi obiecanej. Drodzy, tutaj chciałbym podsumować to, takie dwie myśli w tym całym doświadczeniu. Po pierwsze, tego, co doświadczali, co widzieli, okazuje się, że
nie byli wierni temu, nie byli posłuszni i potrafili przez swoją postawę, przez szemranie, narzekanie, brak wiary, brak posłuszeństwa temu, czego doświadczali, potrafili zbuntować cały zbór. To było niesamowite doświadczenie dla Izraela. Byli świadkami, jak ci 10 zwiadowców utraciło życie. Byli świadkami tego złego doświadczenia. To było kiedyś, możemy powiedzieć, dzisiaj jest inaczej, to się nigdy nie przydarzy. Oho, dzisiaj też ludzie znający prawdę, a szemrający, narzekający, buntujący innych, nic dobrego nie robią. Wręcz przeciwnie, potrafią zniechęcić bardzo wielu. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale jest druga myśl, bardzo, ale to bardzo budująca i pocieszająca, z której powinniśmy brać przykład. A mianowicie to postawa Kaleba i Jozuego. Tutaj czytamy w 14 rozdziale, werset 24. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim, i on był mi wierny całkowicie. Podoba wam się to stwierdzenie, że Kaleb był całkowicie wierny. Komu był całkowicie wierny? Bogu, tym wszystkim doświadczeniom. Nie wszystko jeszcze wiedział, co będzie w przyszłości, ale to, co już było, wiedział, że Bogu można ufać. Można mu być wierny. To jest bardzo piękne stwierdzenie. W 5 Mojżeszowej, werset 36, 5 Mojżeszowa, pierwszy rozdział, a werset 36, jeszcze takie sprawozdanie mamy krótkie. Lecz wy nie chcieli. Pierwsza Mojżeszowa, no, 5 Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 36 werset. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga. A natomiast Jozue, o Kalebie jest powiedziane, że on był wierny we wszystkim. Źle przeczytałem. Oprócz Kaleba, on jeden ujrzy ją. Dlaczego? Że stale trzymał się Pana. Był we wszystkim wierny, bardzo mi się to słowo podoba, i stale, niezależnie od sytuacji, stale trzymał się Pana. I później mamy jeszcze wspomnienia, drodzy, Kaleba, zapisane w księdze Jozuego, w 14 rozdziale. Jego wspomnienia. Bardzo są one ciekawe, od wiersza 8 po 14. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za głosem, za Panem Bogiem moim. Wierny był we wszystkim, poszedł za głosem Pana i stale trzymał się Pana. To są takie stwierdzenia bardzo, bardzo budujące. I Mojżesz kiedyś mówi, przysiąg mi, że ziemia, po której stąpałeś, twoją nogą należeć będzie po wsze czasy. Do dziedzictwa, do ciebie i twoich synów. Dlaczego? Bo bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. I otrzymał Hebron, miejsce, w którym mieszkali ci Amalekici, potężni ludzie, liczył, że Pan mu
pomoże i On przepędzi ich stamtąd, zwycięży ich i Jozue w dziedziczne posiadanie przekazał Kalebowi Hebron. Ale drodzy, to historia, takie przypomnienie. Niebezpieczna sytuacja, ale postawa jaka? Że był całkowicie wierny. Był posłuszny bez zastrzeżeń. Stale trzymał się Pana. On, Jozue. Ale to jest jakieś polecenie dzisiaj dla nas. Przykład, że niezależnie od okoliczności, od sytuacji, możemy Panu być we wszystkim wierni. Możemy mieć wątpliwości co do siebie, możemy mieć zastrzeżenia, ale na Boga bądźmy we wszystkim wierni Panu Bogu. Wierni we wszystkim, tak jak to posłuszni we wszystkim. Trzymajmy się Pana w każdym czasie i na każdym miejscu. To jest takie bardzo ważne i istotne. Ale drodzy, to było blisko ziemi obiecanej, tego ziemskiego Kanaanu. Ale przecież my dzisiaj oczekujemy na wejście do niebiańskiego Kanaanu. I możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy blisko już granic niebiańskiego Kanaanu. I powstaje tylko niezwykłe pytanie. A mianowicie, jak mamy walczyć, żeby ten niebieski Kanaan zdobyć? Otóż, drodzy, nie mamy prowadzić takiej walki jak Izraelici. Bo to wszystko zostało dla nas zdobyte i wywalczone przez Jezusa Chrystusa. Kiedy ewangelista Jan i w ogóle ewangeliści, bo wszyscy oni opisują ukrzyżowanie Pana Jezusa i ukazują Go rozpiętego na krzyżu, to ewangelista Jan mówi: tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował ciebie, aby każdy, ja również, ty również, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zostało dokonane, to zostało wywalczone. Oczywiście wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał, wiemy, że wstąpił do nieba i wiemy, że pełni tam służbę i wiemy, że przyjdzie niedługo. Obiecał nam ten niebieski Kanaan, a mianowicie możemy to do tej obietnicy nawiązać w tych słowach, które Pan powiedział: niech się wasze serca nie trwożą. Znane takie słowa, ale tak piękne. Jeśli wierzycie w Boga i we mnie, wierzcie, tam w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Ja przygotuję dla was miejsce i zabiorę was, przyjdę i zabiorę was do siebie. Jesteśmy u granic, drodzy, już tej ziemi obiecanej. Pan wnet przyjdzie i zabierze nas. Jesteśmy blisko ziemi obiecanej. Ale oto pytanie, czy wejdziemy do niej? Czy nie wejdziemy do niej? Wrócę tutaj do tych słów, które starszy zboru na początku przeczytał z listu do Hebrajczyków, 3 rozdział, a tam wersety 18, 19 i 14. Oto pytanie, czy wejdziemy do tej ziemi obiecanej? A odpowiedź? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłusznymi? Byli nieposłusznymi. Pan mówi: zobaczcie to ziemię, zbadajcie sytuację i bądźcie posłuszni, a zwycięstwo będzie z wami. Byli nieposłusznymi. Wers 19 mówi: widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A dlaczego byli nieposłuszni? Bo nie wierzyli. Czy można być posłusznym, nie mając wiary? Czy można być posłusznym w
temu dziełu, które Pan Jezus dokonał na krzyżu i dokonuje przez Ducha Świętego dzisiaj, nie mając wiary, oczywiście to jest niemożliwe. Dlatego możemy te teksty inaczej też przeczytać. A komu to przysiąg, że wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli posłuszni? Albo widzimy więc, że weszli z powodu wiary. A 14 werset mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, a inaczej to wiarę, jaką mieliśmy na początku też naszego życia chrześcijańskiego. Kiedy to postanowiliśmy wejść w bliski kontakt z Panem, zawrzeć z Nim przymierze. Jeśli to ciepło, to pragnienie zachowamy nadal, albo inaczej wiarę, to wiecie, jestem pewny, że jak zachowamy wiarę, to posłuszeństwo przyjdzie. Posłuszeństwo się pojawi. I z tego doświadczenia życzę wam, żeby to budujące doświadczenie Kaleba, że był we wszystkim wierny, we wszystkim posłuszny, szedł, ufał Panu, żeby było wciąż Twoim i moim doświadczeniem. Amen.